Wstępnie policjanci, którzy pracują na miejscu zdarzenia, ustalili, że kierująca samochodem Renault prawdopodobnie na śliskiej nawierzchni straciła panowanie nad samochodem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia czołowo-bocznego z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku samochodem ciężarowym. No niestety skutki są tego tragiczne. W tej chwili na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod kierownictwem prokuratury rejonowej w Gorlicach. Będziemy ustalać wszystkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. W przypadku drogowego, dokładnie zdarzenia samochodu osobowego z ciężarowym, samochodu marki Renault Megane, samochodem ciężarowym marki Scania. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, dwie z nich zostały ranne. Podróżujący samochodem osobowym marki Megane, kierowca samochodu ciężarowego, wyszedł z tego wypadku bez szwanku. O zdarzeniu zostaliśmy poinformowani o godzinie 16:06. Płynęło to zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Dyżurny zadysponował jednostkę ratowniczo-gaśniczą z Gordien, zastęp, grupę operacyjną oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej Strzelowej i Zużnej. Na miejscu po przyjeździe już straży pożarnej był zespół ratownictwa medycznego, żeby wydostać jedną z dziewczynek, pasażerkę. Trzeba było wydobyć ją przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Ta dziewczynka była w bardzo ciężkim stanie. Na miejscu został zdysponowany przez zespół ratownictwa medycznego. Zostało zdysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe, które zabrało tą dziewczynę do szpitala. Jedna z dziewczynek, też lżej ranna, została zabrana do szpitala do Gorlic. Osoby podróżujące samochodem Renault Megane to mieszkanki gminy Łużna. Policja w tej chwili wyznaczyła objazdy do 2 godzin. Droga ma być jeszcze zablokowana. W tej chwili na miejscu prokurator. No, są badania przyczyn tego zdarzenia.